Zawsze jak zespół jest rozgrzany i w grze jest, to troszeczkę inaczej to wygląda niż jak się wchodzi, nie? Ale to nie jest jakieś tam wytłumaczenie. Na pewno dzisiaj widać, bo ciągle ciężkie nogi, bo 2 dni temu graliśmy po 90 minut, wszyscy prawie grali, więc fizjologicznie nie jest to możliwe, żeby świeżo dzisiaj była i na pewno to, że graliśmy pierwszy raz na trawie, też miało wpływ. Natomiast w pierwszej połowy z wielu rzeczy byliśmy zadowoleni, jesteśmy zadowoleni, no tylko ze skuteczności, bo powinniśmy do przerwy prowadzić 3-0 i byłby inny mecz. Dokładnie tam, no ale tak to jest. Jeszcze może nie jest czas na wykorzystywanie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Czas na strzelanie bramki przyjdzie w lidze? Dokładnie. No, miejmy taką nadzieję. Na pewno będziemy trenować inaczej. Będzie więcej czasu na wykończenie sytuacji, będzie więcej czasu na świeżość, na zgranie. Gdzieś ten skład się powoli krystalizuje. Natomiast ciągle szukamy młodzieżowca drugiego i to jest problem, bo na ten moment niby mamy zdolnych chłopaków, ale każdy, który wchodzi, niestety nie ma takiej jakości jak ci, co nie są młodzieżowcami. Sami grają. No i dalej będziemy szukać tego, kto będzie w najlepszej formie, tylko no właśnie, to jest na ten moment jakiś tam problem. To ma pan 3 tygodnie. Dokładnie, mamy jeszcze 3 tygodnie, żeby znaleźć tego następnego, a poza tym, żeby wszyscy inni też gdzieś tam tą formę podnieśli, no bo... Bo na pewno musimy jeszcze lepiej grać, nie? A personalia tych 3 osób, które trenują z zespołem, są sprawdzane. Co z nimi? Czyli Tiakane, Kot i Andrzejewicz. Tiakane, trzeba wiele rzeczy go nauczyć, bo tak naprawdę to był ofensywny pomocnik, a u nas na tej pozycji na pewno by nie grał. Natomiast jest młodzieżowcem i to powoduje, że nie interesujemy się nim. Natomiast no, tak jak dzisiaj było widać, często nie bardzo wiedział, gdzie ma biec. Bo to jest troszeczkę inna specyfika grania. On grał niżej, grał w Afryce, więc wiele rzeczy trzeba go nauczyć. Ale no właśnie, jak mamy grać tak jak Wasi grał, to musimy znaleźć młodzieżowca, bo kosztem Warczego szkoda mi poświęcić. I teraz tak, czy Tabak zagra na 8 dobrze? Śmiem twierdzić, że nie. I nie mamy rozwiązania na ten moment. Patryk Cuper, no to w ten czas Stefana byśmy musieli posadzić. Szkoda Stefana. No. I to są takie drobne rzeczy, które jednak mają wpływ na to, jakim stawieniem wyjdziemy. No, ja myślę, że finalnie, jak już liga będzie, to będziemy skuteczniejsi i pewniejsi i będziemy po prostu lepiej przygotowani. Dzisiaj był dobry przeciwnik. Dobry zespół. Gra w pierwszej lidze, co prawda kilku zawodników nie przyjechało, ale my też graliśmy w drugiej połowie innym składem. Tak naprawdę pierwszoligowy zespół musi mieć szeroką, silną kadrę. Jak nie ma, no to jest ich problem, nie mój. Natomiast dzisiaj, no tak jak powiedziałem, przede wszystkim skuteczność i kilka takich decyzji, szczególnie w pierwszej połowie, powinniśmy lepiej rozwiązać i myślę, że tych sytuacji byłoby jeszcze dużo więcej. Bo tak to no, Warta jedną sytuację w pierwszej połowie stworzyła, tak naprawdę niczym nie zaimponowała, nie zaskoczyła. Natomiast my musimy być dużo lepsi w tym rozegraniu, szybsi musimy. Natomiast to tak jak powiedziałem, no, teraz zaczyna czas przychodzić na to, żeby właśnie ten skład, który gdzieś się tam wykrystalizuje, jeszcze lepiej zgrać. Dzisiaj to co, to widziałem trójkę zostawia pan jeszcze? Znaczy dzisiaj nie było Kotka ani Andrzejewicza, na pewno dostaną jeszcze szansę w sparingu z Chemikiem. Aha. Zobaczymy, być może Kotek będzie tym młodzieżowcem, aczkolwiek no, ciągle go nie ma na treningach, albo jest chory, albo jest na uczelni, więc to też ciężko, go wkomponować w drużynę, ale no, mamy na ten moment mamy taki mały problem z tym młodzieżowcem, dlatego ten Tiakane, który jest młodzieżowcem, no ale tak jak dzisiaj sparing pokazał, na pewno też musi dużo rzeczy jeszcze nauczyć, a no właśnie, z dystansu to znaczy nie, on ma inne też atuty, ma świetny pas, tylko że dzisiaj tego nie pokazał. Być może wynika to z tego, że pierwszy raz zagrał na trawie z nami, na pewno przeciwko niezłej drużynie. Natomiast no, to jest to, no właśnie to jest ten problem polskiej piłki, że my jesteśmy w drugiej lidze i zastanawiam się nad młodzieżowcem, gdzie mamy dobre szkolenie. A ciągle jest problem, że ściągamy młodzieżowca z Legii Warszawa. Się okazuje, że też trzeba go wszystkiego uczyć i to jest wielki problem polskiej piłki. Oczywiście jakbyśmy nie mieli presji, że musimy wygrywać, to ja mogę i 7 wystawić i też będziemy co jakiś czas wygramy mecz. Natomiast
No właśnie, od nas się Ale oczekuje u nas, zwycięstw, my nie mamy czasu od, na dokładnie, naukę. od nas się oczekuje zwycięstw i nawet taki niuans jeden, że właśnie młodzieżowiec może powodować, że to gdzieś tam będzie zburzone cała ta konstrukcja misterna. Życzę, żeby trener